Przy wejściu mamy zdjęcia z góry, więc prawie jakbyśmy byli na górze. My idziemy, patrzymy, a tutaj na krzakach normalnie jakaś piana rośnie. Słuchajcie, zmiana planów, nie wiem czy to widzicie. Dla mnie niekomfortowa sytuacja, że stoisz i czekasz komuś na talerze, aż on wyjdzie. Nie sprawdziłem, a jest to czynne. Niestety, z tego co tutaj jest napisane na tablicy informacyjnej, od 10 do 13 i w piątki jest nieczynne, a dzisiaj jest piątek. Także drzwi są otwarte, ale na górę, o, tam na górę wejść nie można. Jest to dosyć zaskakujące, ale wejdziemy sobie chociaż po schodkach, zaglądniemy do środka, co tutaj się dzieje. Także dla waszej informacji, 10 a 13 trzeba tutaj być, żeby sobie na tą wieżę wejść i coś zobaczyć z góry. Przy wejściu mamy zdjęcia z góry, więc prawie jakbyśmy byli na górze. No to ładniejsze widoki wam tutaj wrzucę z dronowania. Trochę rozczarowani, zbieramy się stąd i idziemy dalej. Idziemy pochillować sobie na polankę. Słuchajcie, zmiana planów, nie wiem czy to widzicie, ale za mną nadciąga Armagedon, jest granatowo po prostu na niebie, więc spadamy jak najprędzej do przyczepy. My mieliśmy iść tam, ale nie idziemy, bo to idzie w naszą stronę. Kilka kapli słońca je róż. Kilka kapli słońca je róż. Takie atrakcje mostowe. Uciekamy, uciekamy do tej przyczepy, ale tylko dlatego, że nie mamy żadnej parasolki przy sobie, ani pelerynek, bo nie obstawialiśmy, że takie cuda mogą się tu dziać. Jakaś burza z piorunami, taka dwugodzinna, idzie w tym kierunku. Dlatego uciekamy, ale weźmiemy sobie autko prawdopodobnie i pojedziemy coś zjeść, bo jest taka pora obiadowa, można by rzec. A 2 godziny siedzieć w restauracji to trochę za długo.
No jak widzieliście, trochę popadało, nie było tej burzy, na którą tutaj jakby, przed którą uciekaliśmy i na którą czekaliśmy, ale i tak mimo wszystko wsiadamy w autko i jedziemy autem teraz na miasto, żeby przypadkiem nas nie zlało za bardzo. Jedziemy zjeść, popracowałem trochę, poogarniałem wszystko co ważne, jedziemy zjeść i również popracować, ponieważ chciałem Was zabrać, tak jak wspominałem na tym filmie, na sesję zdjęciową do naszego sklepu zdrowyzont.pl z ekologicznymi środkami czystości. Pojedziemy sobie w fajne, urokliwe miejsce. Po tych wszystkich rybnych ekscesach zdecydowaliśmy, że dzisiaj idziemy zjeść jeszcze raz do tej włoskiej restauracji Bella Italia. Tutaj mamy reklamę. I tym razem przez takie osiedle sobie tutaj z parkingu idziemy zjeść. Oczywiście pojemy sobie, jeżeli będzie miejsce w knajpie, bo jak nie, to szukamy czegoś innego. No i słuchajcie, idziemy na poszukiwanie jedzenia, ponieważ w tamtej restauracji nie było absolutnie miejsca, żeby tam wejść. Ludzie w kolejce stali przed wejściem, aż ktoś inny zje i wyjdzie, więc taka dla mnie niekomfortowa sytuacja, że stoisz i czekasz komuś na talerze, masz, on wyjdzie. Więc idziemy w poszukiwanie. W drugiej knajpie nie było co zjeść. No i tak oto zmierzamy w kierunku miasteczka. No i słuchajcie, udało się znaleźć jakiś wolny stolik w knajpie, która się nazywa Kuchnia Świata i jedyna opcja dla nas, taka wegetariańska, to jest placek wegetariański. No i w to wchodzimy. Do tego zupka pomidorowa, grzanki z serem, mozzarella na przystawkę i może nawet jakiś deser sobie zażyczymy. A ceny tutaj są bardzo przystępne względem tego, co było we wcześniejszych knajpach, tak mi się wydaje. Pomidorowa zawsze w porządku. I placek wegetariański wygląda całkiem zacnie. A jak smakuje? Porzo. Mało krótki tylko, ale... Wybraliśmy się do Łuknajna, na punkt widokowy na jezioro Śniardwy, żeby zrobić tą sesję zdjęciową do naszego sklepu. Znajdujemy się tutaj pod takim gościńcem Łuknajna, gdzie trzeba było kupić bilety do wejścia na ten folwark Łuknajna, tu się nazywa, i na ten punkt widokowy. Jest tutaj również kemping i pole namiotowe. I w związku z tym, że tu jest jakiś pomost i ten punkt widokowy. Tak wygląda pole namiotowe. To nie brałem tych produktów, bo obstawiam, że po prostu ciężko by było tutaj te zdjęcia porobić. Mam ze sobą drona, jak się uda, to trochę polatam i zobaczymy to sobie z perspektywy powietrza. No i chodźcie, zobaczymy jak to wygląda. Bileciki po 5 zł od osoby. Za pieska miało być 3, ale nie mówiłem, że mam psa, więc nie zapłaciłem. I idziemy, słuchajcie. Tutaj również znajduje się restauracja, jakieś pokoje hotelowe takie. Kemping, tak. Jest tutaj plac zabaw. Ale droga dojazdowa, to ja dawno nie jechałem taką złą drogą. Szutrowa, cała dziurawa, po prostu na jedynce non stop. Jechaliśmy tutaj 6 km chyba z 15 minut. Idziemy, idziemy, patrzymy, a tutaj na krzakach normalnie jakaś piana rośnie. Ktoś tu pranie wyrzynał czy coś? Zobaczcie to. Sok z lipy. Ciekawe co to. Jak ktoś wie, to piszcie w komentarzu. Wygląda to tak. Miejsce na biwak i wieża widokowa. Idę na górę. A taki widok nam towarzyszy tutaj z tej wieży. Thank you.
zrobiliśmy robotę tutaj połowicznie. Nie chciałem tutaj zakłócać ludziom spokoju, latając z tymi produktami i robiąc tą sesję zdjęciową. Polatałem tylko dronem. Myślę, że podobało wam się, bo mi się bardzo podobało. I na tym tutaj chciałbym zakończyć ten film. Dzięki za to, że byliście. Dajcie łapkę w górę. Wbijajcie na sklep zdrowyząd.pl, robić zakupy. Wspieracie naszą twórczość w ten sposób. I co jeszcze? No nie będę was zanudzał już tą sesją zdjęciową. Jak wyszły te zdjęcia, no to ocenicie sami, jak wejdziecie i sprawdzicie to po prostu na www.zdrowyząd.pl. Do następnego, hej!